czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta? Baju, baj, baju, baj. Czy jak inne dziewczęta? Baju, baj, baju, baj. Czy mnie jeszcze pamiętasz? I może wrócić chcesz tu? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? Wzruszyłem się, proszę państwa, daję słowo, ale nie z powodu tej piosenki. Pamiętam, oczywiście, któż mógłby zapomnieć, z powodu tego zdjęcia. Czy państwo pamiętają, kto to jest ten młody człowiek po lewej stronie, ten z wąsikiem? Poznałem go akurat 30 lat temu w klubie studenckim Totu w Kabareciku w Gdańsku. Nazywał się wtedy Czesław Wydrzycki i śpiewał piosenki latynoamerykańskie, akompaniując je na gitarze. Jedna z tych piosenek z filmu Czarny Orfeusz. Orfeo Negro, a tutaj ten dzisiejszy, Czesław Niemen. Terra deflorata, ziemia odarta z kwiatów. Od Orfeo Negro po Terra deflorata. Jest to istny rozdział piosenki polskiej. Jak to zamknąć w ciągu paru minut? A mnie interesuje co innego. Panie Czesławie, dlaczego pan wybrał do tej rozmowy mnie? Przecież ja nie należałem do pańskich apologetów. No, pan nawet w pewnym sensie zwalczał mnie kiedyś. Trudno powiedzieć, że zwalczałem. Ja miałem panu niektóre rzeczy za złe. Słusznie. O, to dla mnie nowość. Czy pan z tego coś pamięta? Proszę pana, no, nie są miłe krytyki, tak zwane, dla każdego, kto się zajmuje jakąkolwiek twórczością, ale trzeba przyznać, że chyba te najgorsze nawet krytyki mnie dużo w życiu nauczyły. I ja kiedyś przeżywałem może to bardziej niż teraz, ale na pewno wyciągałem daleko idące wnioski. Tak, a było o czym mówić, proszę państwa. Oto przed państwem człowiek, który wprowadził istną rewolucję w piosence, śpiewanej dotychczas według stereotypowych i standardowych wzorców obowiązujących jeszcze w okresie międzywojennym. Pojawił się nagle Czesław Niemen, który udowodnił, że śpiewać można zupełnie inaczej, że środki ekspresyjne użyte w piosence w sposób świadomy i celowy prowadzą do zupełnie innych efektów niż przywykliśmy do tej pory. I to właśnie chwilami miałem mu za złe, że tych środków ekspresyjnych nadużywa, że forsuje głos. Bałem się zresztą o ten głos, bardzo ciekawy, bardzo intrygujący, niezwykły. Jak to się zaczęło u pana, że pan zaczął w ogóle śpiewać? Przecież był pan w szkole muzycznej, uczył się pan gry na puzonie. Na fagocie, tak. No właściwie zacząłem w ogóle muzykowanie od śpiewania jeszcze bardzo we wczesnym dzieciństwie. Trochę podgrywałem sobie na fortepianie, na różnych zresztą instrumentach, jakie się napatoczyły po drodze poszukiwań moich muzycznych.
No, ale oczywiście wychowując się na wsi, zresztą nie jest tajemnicą, że poza granicą Polski. Nad rzeką Lebiodą? No prawie, prawie. W każdym razie było tak, że chciałem koniecznie studiować muzykę. Nie mając tych możliwości, dopiero po przyjeździe do Polski w 1958 roku zapisałem się do średniej szkoły muzycznej w Gdańsku. No ale oczywiście już byłem za stary, bo miałem 20 lat. Poważny wiek. Prawie. Więc na fortepian nie nadawałem się, jakkolwiek jako samouk nawet nieźle sobie radziłem wówczas. No i się po prostu zapisałem na fagot. Bardzo piękny instrument. No i tak się zaczęło. Ale oczywiście ciągnęło mnie bardzo do śpiewania. Akurat w 1960 roku powstał nowy kabaret jako sukcesor słynnego Bimbomu w Gdańsku. Kabaret To Tu. Reżyserował te pierwsze spektakle Wowo Bielicki. Znamy, znamy i pamiętamy. Tak, no i jakoś ja tam chodząc do tego Żaka właśnie na wieczorki, nawet trochę podśpiewując z zespołem Zbyszka Wilka, zapisałem się do kabaretu. I stamtąd właśnie te piosenki latynoamerykańskie. Tak, ponieważ to był okres, kiedy mnie fascynowały piosenki właśnie południowoamerykańskie. Przyjaźniłem się z attaché kulturalnym ambasady brazylijskiej, który mi dostarczał oryginalnych tekstów. Również pracowałem nad poprawną wymową tychże tekstów. O dykcję nigdy nie miałem do pana pretensji. No właśnie, dziękuję panie Andrzeju, że pan nie miał, jakkolwiek sporo osób nawet do dziś mi zarzuca, że nie jest najlepiej z moją dykcją, jakkolwiek. No być może nie jestem aż tak uczulony, żeby aż tak wyszkolony, żeby dokładnie wymawiać każdą zgłoskę i wszystkie brzmienia. Ale rozumie się pana bez trudu. No więc właśnie, bardzo się cieszę. Choć ja się nie uczyłem polskiego języka w szkole, ale w końcu w domu, to jest ważne. Czy pan wcześniej zaczął komponować? Czy śpiewał pan najpierw piosenki obcych kompozytorów? Próbowałem sił bardzo wcześnie, oczywiście sobie muzą. A za punkt taki graniczny w swojego dorobku kompozytorskiego w tym jego początkowym okresie, co pan uważa? Znaczy, pewnie ta pierwsza moja piosenka, jaką napisałem w ogóle, która się stała przebojem w 1962 roku, była ta piosenka Wiem, że nie wrócisz. Bo ja za ten punkt szczytowy uważam, tego pierwszego okresu, uważam Dziwny jest ten świat. Ach, to już był drugi okres co najmniej. A on otwierał drugi okres. Tak. No. Drugi okres to już fascynacja inną muzyką, już zaczerpnięcia soulowych naleciałości. A nie tylko, bo ja na początku bardzo się interesowałem, kiedy już zostawiłem na dobre te swoje południowoamerykańskie piosenki, interesować się rytm bluesem i bluesem w ogóle jako takim. I tu właśnie doszły do głosu pańskie próby z melizmatyką. Zwracam uwagę, jest to sposób śpiewania, rodzaj ozdobnika wokalnego, polegający na przełamywaniu głosu na samogłosce. I ta muzyka soulowa przedstawia państwu Czesława Niemna jako zupełnie nową osobowość artystyczną. Patrzmy ufnie w lustro kształt, samo zachwytu nie będzie chwały. Nie patrzmy radzie na cudze błędy, nie zawsze mądry ten, kto bezbłędny. Nie cieszmy oka na czyjeś klęski, nie zawsze silni ten, kto zwycięski. Nie dopatrujmy się tylko innych, nie dosyć.
sami wypatruj fałszywych bogów, pomijmy brednie ideologów, nie zaklątaj.